Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, bardzo często spotykam się, oglądając różne materiały na YouTube, że niektórzy tam z prezentujących mówią taki zwrot: bądź sobą. Bądź sobą, nie udawaj kogoś, kim nie jesteś, nie udawaj, że jesteś tamtym, tamtym, siamtym, owantym, tylko bądź po prostu sobą. Powiem Państwu osobiście, z mojego własnego doświadczenia, że jest to totalna bzdura. Na samym początku chciałbym sprecyzować, co to oznacza być sobą. Być sobą tak naprawdę to jest suma wzorców. Suma wzorców, suma mechanizmów takich reakcji, jakby to powiedzieć, to jak reaguję na coś, to jak się zachowuję, czy jestem nieśmiały. Czy jestem może agresywny, czy jestem może uległy. Bycie sobą to jest dokładnie bycie takim, w jaki sposób zostaliśmy wychowani w procesie socjalizacji. Czyli nasi rodzice, dziadkowie, ksiądz, teraz to już maleje, szkoła, jakieś grupy zainteresowań. To właśnie jesteśmy my. Jeśli wziąć pod uwagę twierdzenia ludzi zajmujących się kondycją umysłową ludzkości, to tak naprawdę wszyscy ludzie są w jakiś sposób, jakby to powiedzieć, oczywiście to nie tak powinno wyglądać, no może nie troszeczkę świrnięci, ale nie do końca zdrowi psychicznie. Zdecydowana większość ludzi cierpi na lęki, różne zaburzenia psychiczne, większość ludzi jest nieśmiałych, wielu ludzi ma problem z emocjami, których nie kontroluje, no chociażby nawet no bądź sobą, tak? Czyli mamy człowieka, który jest sobą i ma na przykład problem z nałogiem palenia, ponieważ utożsamił sobie poczucie przyjemności, luzu i odprężenia z zaciąganiem się papierosem, czyli wciąganiem syfu w swoje płuca. Powiedzenie być sobą w jakiś sposób ma sens, znaczy bądź nie udawaj kogoś, kim nie jesteś. Ale wiecie co, szanowni Państwo? Że to, jacy my jesteśmy tu i teraz, to jest właśnie naśladowanie kogoś innego. Taty, mamy, wujka, cioci, księdza, wszystkich. Bycie sobą, tak jak nas stworzył proces socjalizacji, proces wychowania, to jest przede wszystkim to, że my czerpiemy te reakcje, uczymy się, jak rodzice reagują. Jak tata reaguje na mamę, jak mama reaguje na tatę. W jaki sposób oboje sobą manipulują, w jaki sposób na siebie wpływają. To wszystko my bierzemy do swojej głowy i to się staje właśnie nami. I potem, gdy ktoś chce się zmienić, gdy ktoś chce sobie coś zmienić, na przykład chce przestać być nieśmiałym. Bycie nieśmiałym rujnuje człowieka, bo na przykład prosta rzecz, idę do atrakcyjnej pani, która oferuje ubezpieczenia. Jeśli jestem nieśmiały, wstydzę się, to co to oznacza? Oznacza to ni mniej, ni więcej, ale to, że czuję się przy niej niedobrze. Jestem zestresowany, czerwienie się, rośnie mi ciśnienie krwi, pocą mi się dłonie. W związku z tym, żeby pozbyć się tych negatywnych emocji, chcę jak najszybciej wyjść z tej firmy, tak? No wielokrotnie tak w życiu było, że no na przykład pani ekspedientka mnie w jakiś sposób oszukała, nie dała mi paragonu, no w jakiś sposób no sprzedała mi to, czego nie chciałem, na przykład wychodziłem często z ubraniami, ładne dziewczyny w miniweczkach, tak, no ja wchodziłem, byłem cały czerwony, tak, nieśmiały, no kupowałem już tylko, żeby jak najszybciej z tego wyjść, bo już byłem cały spocony. Bałem się, że może śmierć do tego potu. No miałem cały taki zestaw, tak ręce się trzęsły, tak. Wychodziłem, te reakcje mijały. Być sobą? Mam być sobą? Ja nie chcę być sobą. Bycie sobą, tak jak mnie stworzyło społeczeństwo, tak jak mnie stworzył proces socjalizacji, to pójście przez życie z tym wszystkim, co tutaj mam jako wzorce. Nieśmiałość, poczucie, że jestem mało warty. Niska samoocena. Ja mam takich przez życie, bo mi ktoś mówi, bądź sobą. Marek, bądź sobą. Nie udawaj kogoś, kim nie jesteś. Bądź sobą. Ale co to znaczy?
Bądź sobą, znaczy, że bądź jak twoi rodzice, bądź jak twoi dziadkowie, autorytety. Niektórzy ludzie zafascynowani są jakąś postacią z książek. Ja też byłem wielokrotnie zafascynowany różnymi fikcyjnymi i prawdziwymi postaciami z książek. Nie wyszło mi to na złe. Znaczy, no nie wyszło mi to na złe, nie uważam, żeby to było coś złego. Ale my sami, to jest suma książek, filmów, tego, co ktoś opowiadał. Pamiętam, jak kiedyś wujek opowiadał o takim koledze, który jak kogoś bił, a wtedy byłem w takim etapie, że no byłem taki, wiadomo, no strachliwy, i on opowiadał, że on jakoś tak wysuwał tutaj te kosteczki, tak, że jak kogoś koksował, musiało minąć parę lat i musiałem prawie złamać palec, żeby sobie uświadomić, że wujek mi kitował po prostu, że takie uderzenia to sobie można mukę koledze w szkole robić, ale do normalnego uderzenia to normalnie trzeba pięść złożyć i uderzać tymi dwoma kosteczkami. A takie wyciągnięcie nie radzę nikomu próbować. Ale byłem zafascynowany tym kolesiem, który tak chodził, tak i wszystkich kasował. To był kit, jak wiele przy ognisku. Zresztą no, wiadomo, że przy ognisku to się kituje. I uwaga, co jedna pięćdziesiątka, to na początku się ryba taka była, po pięćdziesiątce jest taka, po dwóch pięćdziesiątkach taka, a na koniec imprezy, jak już, to ta ryba jest taka. Ona już prawie zjadła. Pięciu wędkarzy zjadła, a on ją po prostu wyłowił ją z rzeki. No tylko nie miał zdjęć, bo akurat miał rozładowaną komórę. Szanowni Państwo, mówienie bądź sobą, to jest po prostu bzdet. Nic nieważny farmazon, który się nie trzyma kupy. Naprawdę. Gdy ktoś mi mówi bądź sobą, to co to znaczy bądź sobą? Bo jeśli ja już dużo w sobie pozmieniałem, ale jeśli ja miałbym być sobą, to by to oznaczało, że byłbym nieśmiały, zakompleksiony. Nie podejmowałbym w życiu ryzyka, a podjąłem w życiu wiele razy ryzyko. Będąc człowiekiem nieśmiałym, będąc człowiekiem, który się boi ryzykować. Boi się stresu, boi się porażki, boi się odrzucenia związanego z negatywnymi komentarzami. Wiele razy ryzykowałem. Zacząłem pisać swoje artykuły, umieszczać w internecie. Potem zacząłem głosowo przemawiać. Wiadomo, że był pewien pan, który latami się starał, żebym nie wierzył w to, że... A ja niestety uwierzyłem, bo to, że będzie ktoś, kto ci mówi, że ty źle gadasz, że ty nie próbuj, to będzie wielu. Tylko pamiętaj, to ma tutaj wpadać, a tutaj ma wychodzić. Gorzej, że ja to uwierzyłem, że ja sobie te brednie gościa, który się jąka i sapie mówiąc i w ogóle nie umiejąc mówić, wziąłem sobie do serducha. No ale potem jednak prawda przeważyła i zacząłem ryzykować. Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. A pamiętają Państwo moje pierwsze wystąpienia wideo? Kiedy stałem, o tak o, stałem i występowałem. Teraz jest dużo lepiej. Widzą Państwo, to jest prawie rok treningu. Oczywiście Państwo mogą teraz zauważyć, że coś jest nie tak. Faktycznie jestem od 3 miesięcy bezustannie chory. Słyszą Państwo, że mam bezdech. Mam taki środek berotek do kortykosteroid, do rozszerzania oskrzeli, ale po nim się źle czuję, ręce trochę drżą. Po prostu jestem chory, ale dużo się poprawiło. Bądź sobą, to co to znaczy bądź sobą? Powiedzenie komuś na pewnym etapie bądź sobą, to jest powiedzenie nie zmieniaj się, nie rozwijaj. A ja nie chcę być taki jak, z całym szacunkiem, mój tata, który na przykład, mój tata to wspaniały człowiek, ale na przykład boi się przemawiać publicznie. Tata mój boi się przemawiać, mama też, wielu ludzi ma taką fobię. Nie chcę mieć takiego lęku, jak ma mój tata. To właśnie oznacza być sobą. To oznacza, że masz być w stagnacji. Ja nie chcę być sobą. Nauczyłem się występować publicznie, nauczyłem się mówić publicznie, nauczyłem się wielu rzeczy. Nauczyłem się przyjmować od ludzi prezenty, bo zawsze się bałem, zawsze byłem taki nieśmiały. Nauczyłem się traktować kobiety tak, jak powinienem je traktować, tak jak równo, tak jak traktuję je jak mężczyzn, tylko wiedząc, że są trochę ode mnie słabsze fizycznie, ale znacznie mocniejsze psychicznie, po prostu je normalnie traktuję. Co oznacza, że lubię sobie żartować z dziewczyn, docinać im i tak dalej, a wcześniej to byłem o cały purpura byłem na twarzy, tak? Dużo w życiu swoim zmieniłem, a właśnie zrobiłem to dlatego, ponieważ nie słuchałem tych głupot, które wam mówią, bądź sobą. Nie chciałem być sobą. Chciałem mieć taki zestaw reakcji, który sprawi, że będę miał pieniążki, który sprawi, że będę się liczył,
No, przepraszam za ten palec, no miałem już wiele nieprzyjemności. Zaczynamy od nowego. Chciałem przejawiać tą swoją twórczość. Chciałem robić coś, co przynosi mi satysfakcję. Chciałem ten niepokój z siebie, chciałem go po prostu wyrzucić. I robię to w formie twórczej, co kosztowało mnie pokonanie tych lęków bardzo, bardzo, bardzo wiele przykrych chwil. Ale te chwile minęły i oto tutaj teraz jestem i nie wstydzę się mówić do Państwa, chyba Państwo to widzą, że może nie jestem super mówcą, bardzo mi daleko do tego brakuje, no ale też już nie ma czegoś takiego, żebym jakoś się trząsł ze strachu czy coś. Po prostu stoję, mówię do Was jako do moich przyjaciół i przekazuję Wam swoją wiedzę. Przekazuję Wam to, co mi pomogło, licząc na to, że i pomoże Wam, bo szkoda by było, żeby to, co przeżyłem, gdzieś tam zostało we mnie, żeby to pogrzebać, żeby to poszło w... no i tak dalej. Szanowni Państwo, to by było na tyle. Nie powiem Państwu, bądź sobą. Nie powiem Wam jednemu, drugiemu, trzeciemu, bądź sobą. Powiem Wam, rozwijaj się. Powiem Wam, zmniejszaj swoją nieśmiałość. Ucz się przemawiać. Nie bój się ludzi. Trenuj sporty walki. Bo jest różnica, kiedy stoisz z drugim mężczyzną, o stoisz i sobie tak stoicie, gadacie, chłop jest od Was wyższy, większy i z natury wiesz, że z natury ludzie się boją większych ludzi. I jeśli nawet ćwiczysz samoocenę i ten człowiek będzie trochę napastliwy, to zawsze będziesz miał w głowie, że on Ci może krzywdę zrobić, że Cię uderzy, że ma taką łapę wielką. Och, jak tą łapą uderzy, to koniec. Dlatego, gdy trenujesz MMA, z fajnymi chłopakami, z dobrym trenerem, gdy trenujesz Krav Magę, boks, to wiesz, że możesz tego dużego człowieka na przykład kopnąć w jaja, tak? Kiedyś jako mały chłopiec dostałem kopniaka w jaja, straciłem przytomność, a to miałem chyba, żeby Państwa nie okłamać, bo nie lubię Państwa okłamywać zbyt często, miałem chyba 10 lat. 10 lat i koledzy z katechezy, bo nie mieliśmy wtedy religii, jakaś tam była zadyma czy coś, dostałem kopa w jaja i upadłem, straciłem przytomność. To było raz w życiu. A potem już bardzo uważałem na ten jakże wrażliwy organ, ale to nie chodzi o to. Chodzi o to, że to nie była żadna bójka czy coś, po prostu no tak dostałem. Chodzi o to, szanowni Państwo, że gdy na przykład trenujesz, to już wiesz, on tak stoi, pewien jest, że wszyscy pękają, bo on jest duży, a Ty się tak uśmiechasz. I to jest różnica. Sztuczna taka maska, a uśmieszek taki, kiedy wiesz, że w każdej chwili możesz go po prostu czy mu haka dać, czy mu kopnąć go w jaja, czy z kolana mu przyłożyć, czy go gdzieś tutaj uderzyć w różne punkty. To jest właśnie bardzo duża różnica. Ja nie mówię, żeby tak robić. Broń Panie dobry Boże. Chodzi o to tylko, żeby się zmieniać, żeby się rozwijać. Trenować sporty walki, żeby ktoś, kto jest większy od Ciebie, ktoś, kto ma jakąś taką, powiedzmy, większą, silniejszą aurę, nie mógł siebie zdominować, żebyś nie podpisał czegoś, czego będziesz później żałował. Chodzi o to, żebyś miał po prostu wygodniejsze życie. I żeby ludzie wiedzieli, że jesteś fajny chłopak do tańca i do różańca, że zawsze pomożesz, tak jak ja, że każdemu pomogę, ale jak mnie ktoś popchnie, to nie dam z siebie zrobić popychadła, tylko mu zrobię mielonkę z ryja, jak Pan Dobry Bóg pozwoli. Oczywiście żartuję, no żartuję. Nie słuchajcie starego dziadka już. Szanowni Państwo, nie bądźcie sobą, zmieniajcie się. Bądźcie coraz lepsi. No nie wiem, jakby to powiedzieć. Coache to mówią, bądź najlepszą wersją samego siebie, ale ja nie jestem coachem. Tylko jestem normalnym kolesiem, który tam swoje parę rzeczy przeszedł w życiu. I tak jest cała masa ludzi, która więcej miała przeżyć i się po prostu z tym z Państwem dzielę, żeby Państwu pomóc. Więc powiem Państwu, no nie bądźcie sobą, bądźcie no najlepsi, bądźcie najlepsi, jacy możecie być. Kurde, no suma summarum wychodzi na to, bądź najlepszą wersją siebie. Dobra, bądźcie najlepszą wersją samego siebie. Kurde, no znowu wyląduję na stronie zdelegalizować coaching osobisty. Nie pierwszy raz. Szanowni Państwo, to by było na tyle. Z Panem Dobrym Bogiem, chłop w dom, Bóg w dom. Życzę Państwu miłego weekendu. Tfu, jakiego miłego, kurde, miłego tygodnia. Żeby Państwu było dobrze. Żeby Państwu się wszystko udawało. Żebyście szli jak przecinak, ścinający łby swoim wrogom. Żartuję z tym ścinaniem łbów. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, wszystkiego najlepszego, cześć.